Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale ExaHobby. W tym odcinku zobaczycie przekładanie straszyka nowogwinejskiego z takiego malutkiego pudełeczka do już uszykowanego pudełeczka chwilowo wypełnionego tylko suszem kokosowym. Za chwilę dam tu liście malin. Dobra, nie przedłużając, przejdźmy do samego przekładania. Najpierw trochę jeszcze, powiem, zwilgocę torf z raszaczem i teraz włożymy tutaj kępkę liści jeżyn, którymi żywi się ten straszyk. No, estetyka tu nie chodzi. Na razie jest jeszcze mały, więc siedzi w pudełkach. Więc estetyka jest niezbyt ważna. Teraz trochę go przepędzimy pensetą. O! No, tak naprawdę szybka akcja. Straszyk jest już w nowym pudełku. Pokażę wam, jak wygląda. No, i to w zasadzie tyle. Popsikam jeszcze trochę. Miałem wilgotne w miarę. I to na tyle w dzisiejszym odcinku. Cześć!